Witam serdecznie. Spotykamy się w kolejnej odsłonie naszego dodatku Ukryci. I ci, co śledzą bardzo mocno naszą akcję, która się toczy, wiedzą o tym, że żeśmy zabili naszego na razie głównego przeciwnika, rzymskiego centuriona jakiegoś, tak nazwę, rzymskiego jakiegoś przedstawiciela, Rufio, i jego, a wcześniej trzech jego współpracowników, którzy w różnych dziedzinach gnębili ludność egipską na półwyspie Synaj. Teraz jesteśmy bezpośrednio po likwidacji Rufio i akcja nas przyniosła tutaj w te miejsce i mamy się dodać do obozu rebeliantów. Ale po całej akcji z przywódcą Rzymian na te tereny wyszło, że prowokuje do bardzo kiepskich, bardzo drastycznych wystąpień Rzymian przeciwko ludności. Jeden z pomocników ukrytych. Jedziemy z nim się rozmówić. Niejaki Gamilat, chyba tak to się odmieniało. Mamy gdzieś tu niedaleko skrytkę, podjedziemy sobie. I zobaczymy, co będzie dalej. A coś tam nie interesują nas. Będziemy marnować czas na pojedynczego żołnierza. I am astonished by Gamilat's actions. Is he leading the rebellion for personal power? I don't think so. I believe he wants the rebellion to succeed so badly that he is blind to the cost. He genuinely sees the villagers as martyrs. He does not consider that they had no choice. And the tactic has been successful. He will certainly use it when the Romans send another general. Whoa. No właśnie nie wiem, po co my żeśmy się tu zatrzymali. Amunet, prowadź! Dawna Aja. Tell me of your life in Rome. It's a marvelous place, full of intrigue, deceit and corruption. The perfect city for a hidden one. I expected you to talk about the wine. The wine is very good. You should come visit sometime. We'll have a taste. I might do that. It is ahead. He will be surrounded by his rebels. They see him as a god. We cannot challenge him in front of them. Awful young, aren't you? Come here, play soldier, have a laugh. I have no reason to laugh. Sure, it is all very serious. Why are you here then? To honor my father, killed by the Romans. I know that country well. Grew up in a village not far from the water, along the border now. Myślałem, że jakiś papirus. Tu mam jakiegoś gościa, możemy go zapytać. Neb, where is your leader? Gamilat is on a hunt near the oasis. Czy
Czyli musieliśmy wejść na samą górę po to, żeby się dowiedzieć. No i oczywiście... Podjedziemy bliżej. O, tu jest ten zielony kamień. Gamilat, the great hope of the Nabateans. I'm about to disappoint them all. Teoretycznie nikogo tutaj nie ma. Najpierw skarb, potem gościu. What is this about? You have been provoking massacres. Many innocent villagers have died. I have exposed the vile cruelty of the Romans. Those martyrs have inspired countless warriors to continue the fight. Martyrs? What are the lives of a few villagers in light of freedom for all? The lives of a few villagers? They had no choice in the matter. Bayek, don't be absurd. We fight on the same side. No. Here. We simply fight. So be it. You will be the ultimate martyr. You cannot harm me now. Bez przesady. It's over, Bayek. I have the high ground. Think of your death. Nie chcę, no tylko chcę zaskoczyć, no, ale ja nie mogę wskoczyć. Mogę zaskoczyć, no są jakieś takie opóźnienia w tym moim... Kurde, coś stąd nie wejdę. Ale patent. Nie nurkuje,
Nie wiem, co się dzieje, to powinno przecież... Tak, nie mogę zanurkować. Nie mogę wyjść. No w końcu może będę zanurkować. To jakieś dziwne po prostu. Coś się dzieje to, że nie mogę... Jak mam walczyć z gościem, którego nie dają mi szans, żebym wyszedł z wody w ogóle? Nie no, no... To jest wszystko opóźnione. Cała reakcja moja jest opóźniona. Nie wiem, zawsze muszę coś narzekać, ale z jedną rzeczą, tak by mi się coś spóźniała reakcja na klawisze. Nie mogę wyjść, nie mogę zanurkować. Must always be protected. My ardor shone like sun in my eyes, blinding me. You have done right by me. I accept this death. Day. No hidden one will raise a sword against an innocent. So it shall be written. May you find peace in the Duat. May the hidden ones last until the end of time. Greatest of leaders, Gamilat, is now dead, and his story lives on in the warriors of the Sinai. He could kill a million tyrants with one breath. A divine arrow. The great Gamilat is no longer. Should we kill their dreams? Let them have their heroes. For now, the hidden ones are forgotten. This is to our favor. Gamelat's death
serves a higher cause. No more senseless martyrs. Have we done good? No i jak żeśmy wszystkich zlikwidowali, nawet w naszych szeregach kogoś, to co teraz? Our tenets need to be passed on to those who have taken our oath, so they have a true creed to study. The hidden ones will pass on to Petra and towards Judea and forever. The creed must live beyond anyone. No one shall be bigger than the greater group. When I return to Rome, I will not speak of heroes. I will speak of discipline and perseverance. Amunet is a mentor to this brotherhood. Our will never rests. And our blades shall never tire. No i co, czy byśmy skończyli dodatek? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że to jest koniec dodatku. Reszta to są tylko rzeczy, które tu zostały niezrobione przez nas. Siedziba. A to są tylko... No, tu jeszcze nie byliśmy. No, mamy parę rzeczy jeszcze do zrobienia tutaj. I ja sobie myślę, że dzisiaj poświęcimy sobie na to właśnie czas. I na tym zakończymy. I przejdziemy w następnym odcinku, pójdziemy chyba do nowego. Zobaczymy, ile mamy zadań tu jeszcze do zrobienia. Wykradnie ciało. Wykradliśmy go, tylko że niestety nie wiedzieliśmy, gdzie go pochować. To ja już to sobie zrobię jeszcze raz, ale samemu. Złoju to nie będziemy się bawić. Zabić cienie skarbusza. Tam chyba jeszcze jeden gdzieś jeździł, ale... I tego odszukać. No dobra, no coś będziemy tu kombinować. Jak ja muszę stąd wyjść, najlepiej by było. Czy tu jest jakiś moment, że można skoczyć? No stąd nie za bardzo. Ale stąd już i owszem. No stąd to chyba... Nie widzę, żeby gdzieś skoczyć.
Chyba, że do wody. Nie, tutaj to mnie desynchronizacja raczej czeka. Nie wiem, jak tu zejść, powiem, ale damy radę jakoś. Pomalutku, pomalutku. O. Oj, chyba już tutaj jest jakaś droga. Albo przynajmniej mi się tak wydaje, że jest droga. Wydawało mi się, to jest jakieś niby... niby jakieś rzeczka, strumień w takich suchych górach. Aż się wierzyć nie chcę, dopiero tu mamy na dole. Dobra, i teraz popatrzmy, co my tu mamy w pobliżu, żeby zrobić. Nie znalazłem tego papierosa? Wydaje mi się, że znalazłem. Tutaj jest jakiś skarbek, nie mogłem go znaleźć, ale nie będziemy go szukać, to nie o to chodzi. Tu są jacyś tam zbójnicy. Ale może podpójmy sobie tą wyspę. Co to ta ciekawość tam, co ta ciekawostka, co tam może być? Odkrywamy trochę rzeczy, mamy tak jeszcze dosyć dużo, no nie wiedziałem, że z tym Gamilatem tak szybko to się skończy i to będzie koniec jakiejś takiej większej akcji. Myślałem, że coś jeszcze będzie się tutaj działo. To będzie, nie wiem, który odcinek, szósty, myślałem, że ten dodatek jest tak na jakieś 10 godzin. No, jeżeli wziąć tą działalność poboczną, to być może tyle wyjdzie. Ja na siłę nie będę robił, żeby zrobić tam 10 odcinków, bo to nie o to chodzi. Główny wątek chyba tego dodatku żeśmy skończyli. Ja sobie zrobię jeszcze ten, dokończę i jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze jeden taki, żeby zrobić podsumowanie, czyli odkryć wszystko i zrobić zadania, żeby wiedzieć, czy naprawdę coś nam tutaj nie zostało i myślę, że na tym skończymy. I przejdziemy do dodatku drugiego, co się bardzo dobrze składa, bo tak jak cały czas powtarzam, chciałbym to skończyć przed 15, nim zaczniemy nowego Far Cry'a, bo chciałbym robić nowego Far Cry'a i kończyć jeszcze piątkę, bo piątka jest taka, że tak jak tutaj Origin dotknąć, ja to też przerwałem w momencie, kiedy mamy wszystkie trzy krainy wyzwolone, zrobione. Tam brakowało kropki nad i, trochę zadań dokończyć i już. To będzie się dobrze składało, bo ta sama mapa, tylko będą rzeczy wcześniej i później. No i znajdź miejsce, w którym można odpocząć. To jest zawsze świetne miejsce. No tu nie można odpocząć na pewno. Można w samej górze, zobaczmy. Tak jest, tam leży jakiś kocyk i ja jestem za tym, że to jest na samej górze. Myślałem, że może jakiś grobowiec czy coś ciekawego. O, mamy jakiś... Nie ta.
Zobaczmy, coś takiego znaleźli. Ja myślałem, że to będzie bardziej jakiś manuskrypt, ale jest coś napisanego. Czytaj. No, powiedzmy, żeśmy przeczytali. Idźmy ścieżką, która prowadzi. Oj. Do miejsca kontemplacji. O właśnie. No dobra, wracać nie będziemy tą samą trasą. Te inne poboczne jakieś tam takie rzeczy to są mało istotne. Tu jest ten obóz wojskowy do zrobienia. Tu jest jakiś skarb, to wszystko jest na nic. Tu jest jakieś zadanie poboczne. Dobra, a zadanie weźmy. Gdzie ten... Już jesteśmy tak... Odszukaj ukrytego na statku kupieckim. No i dobra, jak jesteśmy tutaj, to gdzie ten statek kupiecki? W całkiem innym miejscu. Tutaj. To jest ten chyba jeden cień południa, jeszcze jeden do załatwienia. Ale mnie wzięły na kichanie. No dobra, zróbmy tego ukrytego. Już jak jesteśmy tutaj, to zróbmy to wszystko. Tego drugiego to trzeba jeszcze raz wyciągnąć z tej twierdzy. To ja sobie to zrobię na osobności, bo drugi raz nie będziemy tej wielkiej kamiennych murów zdobywać. Bo to bez sensu. To jest prawie pół odcinka. Trzeba tam, żeby tam wejść, zrobić porządki. To ja tam w chwili wolnej sobie to zrobię. I zakończę. Moment. Oh no, leave me alone. I didn't do anything. Quiet down, boy. Be calm. Why are you saying such things? The bounty hunters looking for a man with an eagle. I will receive gold if I tell them. What bounty hunters? They call themselves the Shadows of the Scarab. The Scarab? Neck, little boy. I'm not the man you are looking for. That is no eagle. It is a pigeon. A very brave pigeon. Wait, are you lying? I'm telling the bounty hunters. Can I tempt you with something? Może sprzedaj najpierw, bo powinniśmy mieć dużo rzeczy do sprzedania. All right. So. All right. Sold. All right. Sold. Ile toporów? All right. Sold. All right. To to za bezbolesna śmierć. Sold. All right.
Zbieraliśmy tego jak w czapkę. No ale chyba dawno nie byliśmy w ogóle. Staram to się robić poza ekranem, bo to na początku fajnie jest, żeby pokazywać, ale teraz dlaczego, co? Wybieram, żeby było po prostu coś najmocniejszego i jest dobre. Walczę tylko mieczem, tą siekierę, znaczy ten topór, czy jak to wziąć tam. Dobieram dlatego, że naprawdę bardzo fajnie się nim w pewnych sytuacjach można zachować. Żadne piki i inne rzeczy mnie nie interesują. Robię do 10 po to, żeby... Dobra, potem tym resztą to się resztą pobawię się później. Kupić to u niego chyba raczej nic nie można kupić, tak jest, tylko ulepszyć możemy. I sobie ulepszymy nasze ostrze Ultima, którym walczymy. Na wyższy poziom. I ten łuk łowcy mnie interesuje. Bezbolesna śmierć. Płonący nie chcę, bo już płonący mam. Weźmy ten, zobaczymy co to jest. Okej. I mamy... Ten nie. Dwa takie same mamy. Po co mi dwa takie same? Żadnych obrażeń większych. Możemy sprzedać, a to później, jeszcze sprzedać, zobaczymy, czy ten jeden łuk mi był, dym i lustra, to jest ten, a tego możemy sprzedać, a takiego mieliśmy. No i dobra, i to wszystko, i teraz tylko sobie, zamieńmy sobie wyposażenie, ten, na... Ten. O, i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Co się dało, to się pozwiększali, bo tak to by było, tak jest dobrze. Zdolności sobie później wydam, dobra, na razie nie będziemy tam sobie grzebać. Gdzie jest ten stateczek? Tam, idziemy. Tu za wysoko jesteśmy troszeczkę. Miałem na to zeskoczyć. Ajajaj, nie trafiłem na tą linę.
Co oni tak tu pilnują? Się. Niby tu, tylko nie wiadomo gdzie, tak? Okej, widzimy, że możemy tu przez drzewce się dostać. Children. This boat has been ransacked. Broken shield of the hidden ones. Osokan was here. Lina nas prowadzi, że mamy iść tutaj. Sokon, where are you? Poor child. Ah, these cages for children are atrocious. Merchant killed, and dead Romans. Someone, the merchant was robbed. Curious. Dear gods, Nabatean children sold into the quarry as slaves. These innocent souls are kept in an underground holding pen in the quarry. I should go there. No i dobra, aha, tu mamy gdzieś stateczek jakiś był, to możemy sobie wrócić. Ziemia, to gdzieś tu na dole muszą być, nie? Też niekoniecznie. Tam. Zobaczmy ten nowy łuk. Nie zabijemy go jedną strzałką, a nam jest potrzebny, żeby go załatwić jedną. To jest dobre do takiego. They will attack on sight here. Let's get out of here.
Zaraz. Czytaj. Dobra. You must be the great Bayek. Understand this. I investigated the docks and found a woman liberating the children on a slaver's barge. A liberator's behind the pillaging. A Nabatean warrior known as Shakilat. She hands up the spoils to the people and strikes with incredible swiftness. I was following her, but was captured by Romans. She has found safety with the children in a courtyard between the bureau and the quarry. Let your hearts be still, children. I am your protector. The Sinai is your home. You are so brave. You are stealing for the workers in the quarry. If you wish to arrest me, you will have to rip my heart out before I take chains on. Do not worry. But your ways may lead to Roman reprisal. You are trying to defend, yet harm could come of your actions. Nick, I am not to blame for their oppression. I am a liberator. You beget oppression. Liberation is a subtle work of art, not simple petty theft. You cannot take freedom. You must create it. I know the shape of freedom. I lived it with my husband here in the Nabatea, before he was crucified like a fly by Tacito. There they are. Okay, biotyka. Now earn your decision. I will show you how nothing stops me. There is no surrender for you, dog. Where are you going? I'll stay no longer. I will draw the other Romans away from these innocents. There are no more. There will always be more. Not if you join us. I do not understand what you ask of me. You fight well. A warrior of your kind is rare. Follow our path and you will not regret it. I do not join cults. We are liberators, and do not abide by the rules of false oracles and tyrants. You are a chosen one. I work for good. I want to help heal our lands. Shakilat, I'm sure you have the car of the Hidden One. But how can I trust a stranger? I work alone to save my people. I only trust myself. We have the same values. You must only decide whether you apply your skills for the benefit of few or all. Look me in the eyes and tell me there will be no more hate, no more war, no more men in chains. These are all broken by our creed. Your creed. And if I do choose to give myself to it, to believe it, what must I do? Jump. How do we proceed?
That was incredible. I thought I was going to die. You are reborn as a hidden one. How do we proceed? We have a bureau and a ceremony celebrating your pledge. I will enter the shadows. Welcome to the Brotherhood. No i z takiego na małego niby zadania zrobiło nam się dosyć ciekawie. Ale tu powinniśmy gdzieś jeszcze mieć skarby. No coś tu jest nieodkrytego w ogóle. Guards here are vigilant. Tutaj jest jakieś wejście. O. Dobrze mówiłem, że coś tu się dzieje. Myśmy robili jakąś akcję. Mi się wydawało, że tu jest jakieś takie podziemie. Ale nie tu. No to ciekawostka. To chyba muszę na dół jeszcze zejść jeszcze. Czy gdzieś tutaj jest to? Tutaj aż. Nie, tu nie ma wejścia do jaskini. Ja wiem, że gdzieś tutaj było. Z tamtej strony patrzyłem. No nie. Lecimy, ale nic tu niestety nie ma, nie ma żadnego wejścia. Chyba, że tu. Tu jest przejście tylko. Tu jest wejście do jakiegoś jaskini. Tak jest. Tutaj trzeba przyjść. Małe nieporozumienie. Shout!
knows how to pick his workers. It is a wonder these children didn't build Amanesi's pyramid. Muszą spłonąć wiecznym ogniem. Dopiero będziemy mogli wejść. Coś tu jest? Nie ma nic. Długo się chłopaki płoną. Secret quarry the rebels spoke of. I heard Aretas killed himself instead of coming here. Please, Osiris, come and take me. I hated you. I preferred death to slavery. Killer shadow Hagan who sings of. This is no place for a child. Yes, Neb. You see the hungry eyes on the children here? All bought of a slave merchant on the way of Horus, where he rides his shiny mount. I will kill this sick soul, and you will see the sun again. Thank you, Killer Shadow. You are living up to your good name. He will free us. Thank Amun. No i tak cały czas i odcineczek zleciałem. Myślałem, że już tu nic nie ma do roboty. Że to będzie szybka piłeczka. A tu jednak twórcy zadbali, żebyśmy mieli co robić, żeby ten czas nam jednak miło mijał w klimatach starożytnego Egiptu. Mi się bardzo to podoba. Ja to robię daleko po czasie, no bo pewne obowiązki mi przeszkodziły, żeby szybciej się tym poba... nie tu, tu. O, i mamy tu gościa, tu mamy szybką podróż. Bo tak to przed rozpoczęciem Odysei miałbym to wszystko skończone. Ale z przyjemnością teraz to kończę, tym bardziej, że najpierw zrobiłem Odysei, bo się wciągnąłem, a teraz wracamy do Ordzina. I tak jak było widać, naprawdę niewiele brakowało, żeby skończyć wątek główny. No i trochę tam pobocznej działalności i to... Ale miło, że tak się wszystko rozwiązało, bo tak z niedomówieniem takim mówię nieraz, to już też to zauważyłem, że coś mówię, potem przestaję mówić. Tak by mi wątku brakowało, to nie, bo po prostu zaoferowany jestem czymś innym i zapominam, żeby dokończyć myśl. To wcale nie jest ani lekceważenie, ani nic. No dobra, gdzieś tutaj jest... To gdzie on będzie? Ma być 170 metrów w tamtym kierunku. No to już znaczy, że jest gdzieś w pobliżu. No nie. Tu jedzie konno. My konia potrzebujemy. Percussiamo, signore!
Aguinem damnatia! Et tua! Utilut ocidor! Quoto querim vos? Memento! Gladius meius tibi! Diste! Confute! Ultimem quod! Tentatet! Czy ja przypadek nie zrobiłem czegoś, co jeszcze nie... Nie, no ten obóz był wyzwalany, no ile razy można to samo robić? Sposobem żeśmy znowu go i poziom żeśmy zwiększyli. Te poziomy to idą tutaj jak szalone, powiem szczerze. Dobra, zobaczymy co my tu mamy. Nie, no nie wyzwolony jest ten obóz. Przecież ja go robiłem. Ileż można robić to samo? Był przed chwilą zaznaczony, że był zrobiony. Teraz jest niezrobiony. Dobra. To już go skończę, bo jak już go zacząłem robić. A tu niewiele zostało. No to nie tam, to mnie interesuje, to mnie interesuje. No i zrobione. A coż to za koń? Jednak wolimy swojego. Dobra. Tradycyjnie odjedźmy gdzieś kawałeczek. Może być tutaj z takim widokiem na rozbieraną piramidę. Zakończymy sobie w tym miejscu. Słuchajcie, ja sobie teraz porobię jeszcze te wszystkie lokacje, odkryję co i jak. Zobaczę, które zadanie, bo tu mamy jeszcze zadania. Zabić się na Skabeusza, to on tam gdzieś jeździ. Wykradnie cię ukradego, to ja muszę to zrobić. I to chyba będzie wszystko i to jest po zawodach. Zobaczę, jeżeli po prostu będzie jakaś działalność taka dłuższa, no to w tym momencie jeszcze sobie otworzymy tutaj i rozegramy sprawy związane z tym dodatkiem. A jeżeli nie, no to już nie ma po co do tego wracać. Chociaż tak, jakbyśmy to zrobili, ten gdzieś tu się kręci, ten jeden, trzeba go tu zabić. Tutaj przyjechać, to zebrać. To sobie możemy odpuścić. Zobaczyć, co jest na tych dwóch górkach. Trzech nawet. Tutaj jest jakiś podwodny skarb. No to by było wszystko. Ja tylko muszę zrobić najpierw to, żeby wykraść tego gościa stąd, żebyśmy mieli wszystko w porządku i będzie posprzątane. Dobra, tak zrobię. Tak sobie troszeczkę marudzę, ale po prostu chcę ułożyć plan, czy po prostu już kończymy, czy jeszcze będziemy coś robić. Myślę, że jeszcze jeden odcinek zrobimy. Do tego dodatku powinno nam starczyć na godzinkę roboty, a jak nie, to będzie trochę krótszy. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną odsłonę.